Nazywam się Artur Rogalski. Choruję na SMA typ pierwszy. Diagnoza była już w dzieciństwie. Choroba postępuje dość wolno. Na tyle, że jestem w stanie myśleć i planować swoją przyszłość. Wydaje mi się, że gdyby postępowała jeszcze bardziej, nie miałbym jakichś większych planów dotyczących swojego życia. A teraz, jeżeli jest jeszcze leczenie dostępne w Polsce, także no, moje plany są no, jeszcze dalsze, tak? Leczenie było włączone już wiele lat temu. Myślę, że to było jakieś 5 lat. Dzięki leczeniu mogę wyraźniej mówić. Mogę też lepiej oddychać. No i też wydaje mi się, że ta choroba nie postępuje tak szybko jak wcześniej. A dla mnie to jest no, bardzo duży plus, tak? Ponieważ no, dzięki temu to życie też się przedłuża, tak? Dzięki leczeniu mogę cały czas pracować. Wydaje mi się, że gdyby nie to, ciężko by było mi utrzymać firmę w tym wieku. Natomiast gdy mam tą świadomość, że to leczenie cały czas jest, także no nie tylko pracuję cały czas, ale też mogę mieć plany na rozwój firmy. I to też no jest dużą motywacją, tak, do rozwoju. Ja zajmuję się tworzeniem reklam. Od 13 lat prowadzę własną działalność. Tworzę zdjęcia reklamowe, filmy, grafikę. Także pomagam od strony wizualnej innym firmom się rozwijać. Tu uwielbiam koncerty, festiwale, tak. Jakieś oczywiście podróże. Ale no, dzięki temu, że lubię pracę, to czuję się jakbym jeszcze nigdy w życiu nie pracował. Często uczestniczę w festiwalach. To daje mi taki reset i dodaje energii. No, staram się przynajmniej kilka razy w roku właśnie pojechać na jakiś fajniejszy koncert. Ja mimo tego, że no, jestem chory i to no, dokładnie widać, w ogóle nie myślę o chorobie. Ja całe życie żyłem normalnie, wśród zdrowych ludzi. Chodziłem do normalnej szkoły. Wydaje mi się, że choroba ogranicza mnie we wszystkim, ale można tak sobie ułożyć życie, żeby te wszystkie ograniczenia móc pokonać, tak? Planów na przyszłość oczywiście jest bardzo dużo. No wiadomo, są to też podróże, tak? Ale też no, rozwój właśnie firmy, studia. No, później się zobaczy. Wydaje mi się, że warto podejmować ryzyko, żeby nie bać się wszystkiego, żeby wychodzić z domu i jak najbardziej starać się zająć swój czas, żeby nie mieć czasu na chorobę. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie na naszym spotkaniu online. Witam całą społeczność SMA. Witam nasze panie klinicystki, panią profesor doktor habilitowaną nauk medycznych Annę Kosterę-Pruszczyk, kierownika Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór. Ośrodka Eksperckiego Chorób Rzadkich. I panią doktor nauk medycznych Annę Łusakowską, również z Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Ośrodka Eksperckiego Chorób Rzadkich i koordynatorkę Polskiego Rejestru Pacjentów z SMA.
Dobry wieczór. Witamy. Na dzisiejszym spotkaniu chcielibyśmy, mamy okazję usłyszeć i poznać najnowsze wyniki badań obserwacyjnych, tak zwane RWE, w leczeniu dorosłych chorych na rdzeniowy zanik mięśni. W tym badaniu brały udział dwa ośrodki, ośrodek z Krakowa i ośrodek z Warszawy. Usłyszymy o tym, jakie poprawy były oceniane na skalach funkcjonalnych i jak to było monitorowane w systemie SMPT, gdzie każdy pacjent jest wpisywany do takiego systemu. Tych pacjentów było 120. Jest to jedno z największych, jak nie największe badanie do tej pory, które udało się przeprowadzić wśród chorych dorosłych na rdzeniowy zanik mięśni. Zobaczymy, jakie efekty leczenia widzą oni na co dzień i jakie korzyści z terapii oni zauważają, ale również jak lekarze to oceniają. Po przedstawieniu wyników przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi. Będziecie mogli Państwo zadawać pytania na czacie. One będą filtrowane przez Kacpra Rucińskiego, który jest również z nami. Dlatego jakby te pytania będą się pojawiać z pewnym opóźnieniem. Nie chcemy, żeby pojawiały się te same pytania, dlatego będziemy je troszeczkę filtrować i układać tematycznie. Myślę, że powoli możemy przejść już do tej części spotkania. Chciałabym zaprosić teraz panią profesor Annę Kosterę-Pruszczyk do omówienia pierwszego tematu. Nowe wyniki obserwacyjne z rzeczywistej praktyki klinicznej RWE w leczeniu dorosłych pacjentów z SMA. Zapraszam pani profesor. Bardzo dziękuję. Bardzo mi miło, że jestem dzisiaj z Państwem i będziemy mieli okazję zarówno pokazać te nasze najświeższe polskie wyniki, jak i mam nadzieję odpowiedzieć potem na pytania. Więcej niż stabilizacja, myślę, że jakby wniosek z pracy jest już w slajdzie tytułowym, natomiast to rzeczywiście wyniki, które mają bardzo duże znaczenie nie tylko dla naszych polskich pacjentów z SMA, ale również wzbudziły bardzo duże zainteresowanie w środowisku, szczególnie lekarzy, którzy leczą dorosłych pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni. My jesteśmy, proszę Państwa, w bardzo szczególnym momencie. Jesteśmy prawie 5 lat od momentu, kiedy zapadła decyzja o refundacji nusinersenu w Polsce. To był pierwszy lek, który został w ogóle na świecie zarejestrowany do leczenia rdzeniowego zaniku mięśni. I to, co było, pewnie wszyscy pamiętamy ten bardzo ważny i bardzo emocjonujący moment, takim chyba najbardziej pozytywnym zaskoczeniem w ostatnich latach, jeśli chodzi o decyzje refundacyjne, to jest to, że od razu w Polsce pojawiła się możliwość leczenia pacjentów z SMA w pełnym przekroju wieku. Nie było żadnego kryterium, które ograniczałoby możliwość rozpoczęcia leczenia w programie lekowym Narodowego Funduszu Zdrowia, czy to ze względu na wiek, czy ze względu na stan zaawansowania SMA. Również od początku uzyskaliśmy możliwość leczenia pacjentów przedobjawowych, ale dzisiaj mówimy przede wszystkim o osobach dorosłych i to pozwoliło nam równocześnie z rozpoczynaniem terapii u kolejnych dorosłych chorych gromadzić nasze własne dane. Oczywiście w momencie, kiedy my rozpoczynaliśmy leczenie, czyli w 2019 roku ruszył już program lekowy Narodowego Funduszu Zdrowia, bardzo niewiele było wiadomo na temat skuteczności nusinersenu w terapii dorosłych pacjentów z SMA. Wkrótce potem, bo w roku 2020 pojawiły się dwie takie bardzo istotne publikacje, było ich trochę więcej, ale dwie na relatywnie dużych populacjach pacjentów. Publikacja niemiecka, której pierwszym autorem jest dr Hagenacker,
i włoska. Włosi, Niemcy, oni uzyskują z reguły najwcześniej dostęp do nowo rejestrowanych przez Europejską Agencję Leków Terapii. I w roku 2021 metaanaliza, której pierwszą autorką jest dr Giorgia Coratti, która podsumowywała liczne publikacje, ale często dotyczące dosłownie kilku lub kilkunastu zaledwie pacjentów dorosłych. To były z reguły obserwacje sięgające 14 miesięcy, czyli tak trochę ponad rok. Te 14 miesięcy oczywiście wynika ze schematu podawania nusinersenu. Nasza publikacja, która pojawiła się w sierpniu tego roku, no, tak jak mówię, ona wzbudziła bardzo duże zainteresowanie, natomiast to, co wydaje mi się szczególnie cenne, ja pozwalam sobie trochę dłużej zatrzymać na tym fragmencie tytułu i listy autorów. My gromadziliśmy nasze obserwacje z świata rzeczywistego we współpracy dwóch ośrodków, naszej kliniki, Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, czyli Szpital na Banacha w Warszawie, i krakowski ośrodek, Szpital imienia Rydygiera, ośrodek kierowany przez pana doktora Nowaka. Dlaczego dwa ośrodki, a nie wszyscy chorzy w Polsce? Oczywiście dane wszystkich chorych w Polsce trafiają do systemu monitorowania programów terapeutycznych, czyli SMPT, natomiast my postanowiliśmy nieco rozszerzyć zakres ocen funkcjonalnych, tak żeby móc zobaczyć, co dzieje się dzięki leczeniu nusinersenem w bardzo wielu sposobach oceny, nie tylko w skali Hammersmith czy Chobin-Tend, czyli tej, która wymagana jest przez naszego narodowego ubezpieczyciela. Także startowaliśmy w sytuacji, w której były dostępne wyniki badań klinicznych, ale badania te obejmowały wyłącznie pacjentów pediatrycznych i wiedzieliśmy już, że są no, pierwsze kraje, które zaczęły leczyć dorosłych pacjentów, ale pierwsze publikacje na ten temat pojawiły się już po tym, jak nasz program lekowy ruszył. Celem naszego badania było zbadanie bezpieczeństwa i skuteczności leczenia nusinersenem pacjentów z szerokim spektrum zaawansowania SMA w warunkach rzeczywistych z obserwacją trwającą do 30 miesięcy. Oczywiście schemat obserwacji w badaniu w pełni powiela to, co dzieje się w związku z wizytami związanymi z kolejnymi podaniami dokanałowymi leku po okresie nasycenia. Kolejne podania co 4 miesiące pacjenci byli oceniani w zależności od nasilenia swoich objawów albo w skali Hammersmith, to większość pacjentów z SMA 3 i SMA 2, lub osoby z bardziej zaawansowanymi objawami choroby w skali Chobin-Tend. Ponadto ponad 50 chorych było ocenianych w skali, która weryfikuje funkcję kończyn górnych, a więc w skali RULM, a 27 chorych również wykonywało test 6-minutowego marszu. Rejestrowaliśmy zdarzenia niepożądane, a także subiektywne odczucia leczonych pacjentów przy pomocy skali, która, no mówiąc krótko, odpowiada na własną ocenę pacjenta co do skuteczności otrzymywanego leczenia. To, co było no, takim wielkim sukcesem naszego programu, to fakt, że od początku poza możliwością podania leku dokanałowo nie było żadnych tych ograniczających kryteriów czy do typu SMA, czy do wieku pacjenta. W związku z tym my leczyliśmy w tych naszych dwóch ośrodkach, leczymy nadal chorych w bardzo szerokim zakresie wieku. 88% pacjentów z tej raportowanej grupy to są osoby dorosłe po 18 roku życia. W naszym ośrodku w Warszawie również kilkoro dzieci. Najstarszy pacjent w momencie rozpoczęcia leczenia miał 66 lat, a więc również no, bardzo szeroka możliwość rozpoczęcia terapii. Jeśli chodzi o rozkład liczby kopii genu SMN2, to jest on zgodny z tym, co obserwujemy również w innych raportowanych seriach. Im łagodniejszy typ,
tym większa proporcja pacjentów, którzy mają trzy lub więcej kopii. W przypadku pacjentów z SMA1 ta proporcja jest nieco inna. 48 chorych z SMA3 nadal chodziło samodzielnie i 100% pacjentów z SMA1 i 2 to były osoby z istotną skoliozą. Jak wyglądały wyniki oceniane w skali Hammersmith w sprawie w ciągu tych 30 miesięcy leczenia nusinersenem? To, co Państwo widzicie, to jest zmiana wyników w czasie, zmiana w porównaniu z tym, jak wyglądała ocena tuż przed rozpoczęciem leczenia. Te wcześniej publikowane przez inne ośrodki dane sięgały 14 miesięcy. Nasze wyniki są nawet odrobinę lepsze niż to, co było raportowane. Ale to, co wydaje mi się niesłychanie ważne, to fakt, że nie tylko pojawiła się poprawa w ciągu tego nieco ponad pierwszego roku leczenia, ale ta poprawa stopniowo, powoli staje się coraz wyraźniejsza. Po 30 miesiącach to jest średnia różnica wynosząca ponad 5 punktów w tej skali. I to, co również zasługuje na podkreślenie, to, że ta zmiana, poprawa w skali Hammersmith była znamienna statystycznie zarówno w porównaniu z tą wartością wyjściową sprzed leczenia, ale również jeżeli porównamy każdą wartość z wartością z poprzedzającego punktu czasowego. A więc widać, że pewne możliwości kompensacji, regeneracji cały czas są przez leczonych nusinersenem dorosłych pacjentów wykorzystywane. Jeżeli popatrzymy troszeczkę inaczej na te dane, a mianowicie zobaczymy, jaki odsetek leczonych poprawił się w sposób definiowany jako klinicznie istotny, a więc co najmniej 3 lub więcej punktów Hammersmith, albo 1 do 2 punktów, albo osiągnął stabilizację, to również odsetek tych chorych, którzy uzyskali tę znaczącą klinicznie poprawę, wyraźnie rośnie w miarę czasu trwania leczenia i dotyczy to zarówno tej sumy pacjentów, którzy się poprawili choć trochę, jak i tych, którzy poprawili się w sposób znamienny klinicznie. Zdarzały nam się przemijające pogorszenia w pojedynczym punkcie czasowym, natomiast pacjenci odzyskiwali ten stracony punkt czy dwa punkty w kolejnym momencie, kiedy pojawiali się na wizytę. 94% pacjentów po 14 miesiącach leczenia było w stanie stabilnym lub doświadczyło poprawy, a odsetek ten wzrósł do 96% po 30 miesiącach, 30 miesiącach, chociaż powiedziałabym, że 94% to też już bardzo piękna, wysoka liczba. Jak wyglądała z kolei sytuacja, jeśli chodzi o tych pacjentów, u których SMA było bardzo zaawansowane, jeśli chodzi o stopień niedowładu w momencie rozpoczynania leczenia, na tyle, że oceniani byli w skali CHOP-INTEND. I tu, jak Państwo widzicie, obserwujemy poprawę. Ta poprawa również narasta w czasie. My nie analizowaliśmy tego ostatniego punktu 30 miesięcy, bo osiągnęło go trochę mniej liczebnie chorych niż punkty poprzednie, ale nie zmniejsza to w niczym wagi tego podsumowującego komunikatu. Poprawa była znamienna statystycznie w porównaniu z wartością wyjściową, ale również w porównaniu z każdą poprzednią wartością w tych wszystkich analizowanych punktach czasowych do 26 miesiąca leczenia. I znów, jeżeli popatrzyliśmy na odsetek pacjentów, których stan dzięki leczeniu był stabilny lub poprawił się w porównaniu z wartością wyjściową, a tu ta istotna klinicznie poprawa w skali CHOP-INTEND to 4 lub więcej punktów, to ten odsetek znamiennych klinicznie popraw wzrósł z 20% po pół roku leczenia do 65% po 26 tygodniach, a więc była to znów bardzo widoczna poprawa, która niejako nabudowuje się, zwiększa się w czasie.
2/3 pacjentów poprawiło się w sposób istotnie kliniczny po 26 miesiącach leczenia. To, co jest również naszą unikalną z punktu widzenia krajów europejskich obserwacją, to efekt leczenia dorosłych pacjentów z SMA1C, a więc tych, którzy historycznie w pierwszym okresie swojego życia nigdy nie osiągnęli umiejętności samodzielnego siedzenia, ale ze względu na dalszy przebieg choroby chorują w sposób relatywnie zbliżony do tego, jak przebiega SMA2. I jak widzicie Państwo, to są indywidualne dane, poszczególne punkty czasowe od rozpoczęcia leczenia w trakcie obserwacji. W tej grupie są zarówno osoby, których stan ustabilizował się i nieznacznie poprawia, jak i kilku pacjentów, u których obserwowaliśmy naprawdę spektakularną poprawę, nawet o kilkanaście punktów w skali CHOP INTEND. I jeśli znów popatrzymy z punktu widzenia tej tak zwanej klinicznie istotnej poprawy, to po 26 miesiącach niemal 90% leczonych nusinersenem pacjentów, a po miesiącach 30 100%, chociaż no, ta grupa, którą analizowaliśmy po miesiącach 30 już była w tym momencie relatywnie niewielka. Bardzo ważna kwestia, funkcja kończyn górnych, a więc zmiana punktacji w skali RULM w czasie leczenia. I tu znów widzimy, jak stopniowo ta punktacja poprawia się, również z każdym kolejnym podaniem leku. I ten wynik był znów istotny statystycznie w porównaniu z wartością wyjściową w większości analizowanych punktów czasowych. Test 6-minutowego marszu w czasie leczenia nusinersenem to jest test, który ocenia zarówno siłę mięśni kończyn dolnych, ale również taką, nazwijmy, cechę, którą określamy jako wytrzymałość. To jest test pierwotnie opracowywany przez naszych kolegów pulmonologów do trochę innych celów. I tu znów, jak Państwo widzicie, poprawa w trakcie leczenia, a po 30 miesiącach terapii nusinersenem 2/3 osób, które były leczone, zwiększyło swój dystans w teście 6-minutowego marszu, a u połowy zaobserwowano znaczący klinicznie wzrost wynoszący 30 albo więcej metrów. Subiektywna ocena, a więc jak wyglądało to z punktu widzenia samych pacjentów lub w przypadku tych kilkorga dzieci w naszej grupie, ich opiekunów, zmiana w skali znów wskazuje na zadowolenie w tej subiektywnej ocenie. 85% leczonych zaobserwowało jakąkolwiek poprawę lub stabilizację stanu, no a wszyscy w tym gronie zdajemy sobie sprawę doskonale z tego, że zatrzymanie postępu choroby jest już no, ogromnym sukcesem. Odsetek osób, które subiektywnie oceniły swój stan jako stabilny, a w większości jako lepszy niż przed leczeniem, po 30 miesiącach wyniósł równiutkie 100%. To, co również istotne z punktu widzenia terapii przewlekłej, lekiem, który podawany jest drogą nakłucia lędźwiowego, a więc dokanałowo, to jest również kwestia bezpieczeństwa i tolerancji. Łącznie w tych naszych dwóch ośrodkach w analizowanym okresie było ponad 1000 podań nusinersenu. Generalnie procedura była dobrze tolerowana, nie obserwowaliśmy żadnych nowych działań niepożądanych w porównaniu z tymi, które były już raportowane wcześniej w ramach badań klinicznych. Oczywiście najczęstszym działaniem niepożądanym był zespół popunkcyjny. On dotyczył niespełna 20% podań, ale nasilenie tego zespołu było zazwyczaj łagodne i to, co wydaje się również interesujące, warte zaznaczenia, to fakt, że podania leku pod kontrolą obrazowania rzadziej
powodowało wystąpienie zespołu popunkcyjnego w porównaniu z takim tradycyjnym nakłuciem lędźwiowym 11 do 22% i w tych naszych dwóch ośrodkach nie było w tym okresie ani razu sytuacji, kiedy nie udało się skutecznie podać leku. Podsumowując, nasza długoterminowa obserwacja pokazała, że leczenie nusinersenem zapewnia ciągłą poprawę funkcji ruchowych w czasie tych 30 miesięcy, które poddaliśmy analizie. Badanie wykazało również skuteczność terapii nusinersenem u dorosłych z SMA1C. Poziom zadowolenia pacjentów z terapii był wysoki i sięgnął 100%, jeśli pytaliśmy o stan definiowany jako subiektywna poprawa lub stabilizacja po tych 30 miesiącach obserwacji. No i wreszcie podanie nusinersenu było dobrze tolerowane, nie obserwowaliśmy nowych sygnałów dotyczących bezpieczeństwa. Także w wielkim skrócie to, co najważniejsze w wynikach, które no, bardzo pięknie pokazują, że terapia nusinersenem u dorosłych jest skuteczna. Ja ośmielę się powiedzieć w sposób, który może trochę wykracza poza prezentację wyników naukowych. Myślę, że wszyscy doskonale już w tej chwili również widzą, że ta bardzo przez nas oczekiwana decyzja o możliwości leczenia wszystkich chorych, również osób dorosłych, była decyzją słuszną i nasze dane jednoznacznie pokazują, że terapia nawet w tych bardzo zaawansowanych sytuacjach klinicznych przynosi zysk kliniczny, zatrzymuje chorobę, a nawet pozwala uzyskać nierzadko spektakularną poprawę. I my oczywiście widzieliśmy tych popraw dużo w indywidualnych sytuacjach naszych pacjentów, ale myślę, że takie podsumowanie naszych wspólnych z Ośrodkiem Krakowskim danych no jest również istotne dla pacjentów z SMA, nie tylko w naszym kraju. Także bardzo dziękuję za uwagę i ja się na razie chowam i czekam na kolejne wystąpienia, kolejne prezentacje. Pomimo choroby naprawdę warto podejmować decyzję, iść do przodu. Ja choćby studiuję, co prawda zdalnie, ale naprawdę rozwijam swoje pasje, zainteresowania. Staram się nie ograniczać chorobą, choćby wykonuję rzeczy, które ktoś by mógł uznać za niemożliwe, jak na przykład parę lat temu poleciałem balonem. Bardzo dziękujemy pani profesor za prezentację, dziękujemy Michałowi za no, tą krótką wypowiedź, która ten film powstał w ramach kampanii Strumień Życia w SMA. Cieszymy się, że możemy młodych ludzi oglądać i słuchać ich opowieści, co się dzieje dzięki leczeniu, jakie szalone rzeczy robią. Może czasami nieszalone, ale zwyczajne, to też przy SMA jest niesamowite. Teraz zapraszam panią doktor Annę Łusakowską, która podzieli się z nami historiami swoich pacjentów i efektami ich leczenia. Efekty leczenia u pacjentów dorosłych na podstawie obserwacji własnych i świadectw pacjentów. Zapraszam pani doktor i oddaję pani głos. Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i możliwość podzielenia się z Państwem tymi obserwacjami. Przyznam, że to jest bardzo wdzięczna część tego spotkania, opowiedzenie o takich prawdziwych efektach leczenia, przełożenie właściwie tych no znakomitych w sumie wyników statystycznych, które są bardzo istotne takim profesjonalnym podejściu do analizy efektów leczenia. Natomiast no rzeczywiście to, w jaki sposób to się przekłada na codzienne życie, jest takie niezwykle
ważne i budzące wiele emocji. Z drugiej strony to jest trudny dla mnie moment, dlatego że musiałam wybrać historię różnych pacjentów, Państwa, którzy być może tutaj są z nami. Bardzo wszystkim zresztą dziękuję za to, że pozwolili na te krótkie historie, na przedstawienie, podzielenie się tymi krótkimi historiami. I no, przejdę do tych właśnie historii. Zanim może jeszcze powiem o konkretnych pacjentach, o ich zmianach w ich życiu, to jeszcze raz bardzo podkreślę to, co już wspomniała pani profesor Kostera-Pruszczyk, że SMA, efekty leczenia w tej chorobie, która jest genetyczna, przewlekła z natury i postępująca w różnym tempie, z różnymi skutkami, ale jednak bez względu na typ, na stopień zaawansowania, na jakby wyjściowy obraz choroby, ona nieuchronnie postępuje i prowadzi do kolejnej utraty funkcji. Często to są funkcje również oddechowe, żywieniowe, czy no przede wszystkim ruchowe. W związku z tym już stabilizacja na skutek stosowania terapii jest bardzo ważnym efektem leczenia. No ale jak Państwo widzieli, to nie tylko stabilizacja, ale również ewidentna poprawa u tych pacjentów. A jak to wpływa na praktycznie na życie pacjenta? Może pierwszym pacjentem, o którym chciałabym opowiedzieć, to jest pacjent, który obecnie ma lat 35, pan Karol, z SMA3. Zaczął chorować w 14 roku życia, takie typowe objawy, trudności w bieganiu, w chodzeniu po schodach, wstawaniu z podłogi. Zaczął leczenie w 2000 roku, w styczniu, ale właśnie przed rozpoczęciem leczenia objawy się bardzo nasiliły. Był słabszy, miał problemy z chodzeniem, ten dystans bardzo się skracał, był bardziej zmęczony, mógł wykonywać znacznie mniej czynności. I mimo to pacjent ukończył studia, właściwie nawet dwa kierunki. Jest do tej pory oczywiście aktywny zawodowy. Teraz spójrzmy jeszcze na te wykresy, taką indywidualną obraz testów, zmian w testach, którymi pacjenci byli oceniani. Test Hammers, teście Hammersmith, pacjent po 14 miesiącach leczenia, kiedy ten czas był takim okresem stabilizacji, potem ewidentnie się poprawił, poprawił się o 4 punkty, a więc no, istotnie klinicznie. Utrzymywał tę poprawę i potem to, co się zdarza w życiu, doszło do takiego incydentu, skręcenia kostki, automatycznie ta sprawność pacjenta spadła, znaczy punktacja w ocenie tych funkcji spadła. Natomiast to, co obserwujemy, i to w wielu przypadkach po takich różnego rodzaju incydentach, szybki dosyć powrót do sprawności i jak widzimy po tym takim spadku do oceny wyjściowej, ponowny wzrost o 3 punkty, a więc również statystycznie czy klinicznie istotna poprawa. Tutaj pacjent miał jeszcze dalsze przygody, o których już teraz nie będę mówiła, ale to, co jest znowu pocieszające również po tych kolejnych incydentach, wraca do sprawności, to w sposób bardzo dynamiczny, czego nigdy byśmy nie obserwowali bez leczenia. Jeśli chodzi o test RULM, czyli test oceny funkcji kończyny górnej, jak widzimy, startował z maksymalną liczbą punktów, czyli 37 na 37. I mimo tych różnych historii właśnie z przygód z kręceniem nogi, w tej skali, tej punktacji się nie poprawił. Z jednej strony fantastycznie utrzymał tę funkcję przez te kilka lat właściwie, natomiast z drugiej strony widzimy słabą czułość tego testu, bo właściwie nie możemy wykazać, powiedzmy, poprawy, a wiemy z relacji pacjenta, że jednak ta poprawa była. Poprawił się również w teście chodu. To, co pacjent przekazywał nam, to właśnie poprawa sił kończyn górnych, pacjent zaczął chodzić na dłuższe dystanse, mięśnie męczył, sprawniej chodził po schodach, przedtem na przykład wejście na drugie piętro zajmowało mu 12, kilkanaście minut, obecnie 5 minut. To jest naprawdę ogromna zmiana w życiu pacjenta. I to, co jest właściwie takim bardzo powtarzającym się motywem, jeżeli pytamy o efekty leczenia na życie pacjenta, to fakt, że pacjent wreszcie zaczyna planować w takiej dłuższej perspektywie. Jego marzeniem były podróże, dalekie podróże do tajemniczego kraju Inków i spełnił to swoje marzenie.
Ja poproszę teraz o włączenie filmu, bo ja tutaj nie mogę sama włączyć tego filmu. Nie wiem, czy Państwo mogą. Dobrze. Tak więc pacjent jest w Peru, wędruje po wspaniałych terenach, pięknych krajobrazach, prehistorycznych właściwie miejscach. Odwiedził niezwykłe miasto Machu Picchu. Dotarł tam właśnie w taki sposób. Pacjent jest bardzo szczęśliwy, ponieważ na koniu ostatni raz siedział, jak miał 8 lat, jeszcze przed ewidentnymi objawami choroby i teraz ponownie mógł na niego zasiąść. Mimo swojej choroby nie zmęczył się, kontynuował wycieczkę. Tutaj widzimy właśnie te cudne krajobrazy i tajemnicze miasto Machu Picchu. Pacjent również dotarł w kolejnej podróży na ponad 3000 metrów, no na koniu, ale jednak na takiej wysokości, i to jest przepiękne jezioro Titicaca, najwyżej położone jezioro na świecie. Więc fantastyczna realizacja planów, marzeń, pełen jest energii i chciałabym następny slajd. Dobrze, dziękuję bardzo. Kolejna pacjentka to jest pani Aneta, być może jest z nami, witam serdecznie, która ma lat obecnie 46, też z SMA3, ale od wcześniejszym początku, cięższym przebiegu, w 18 roku życia przestała chodzić. Mimo to skończyła studia, pracuje z psychologiem i do 37 roku życia mieszkała sama. Następnie jej stan uległ na tyle pogorszeniu ruchowy, że musiała zamieszkać osobą towarzyszącą, to była mama, która pomagała jej w codziennych czynnościach. Zaczęły się pewne ograniczenia, w tym ograniczenie czasu pracy ze względu na większe zmęczenie, na mniejsze możliwości, na słabszy głos, którym pracowała. Pierwszą dawkę mocy, jak pacjentka określa każdą dawkę nusinersenu, otrzymała w sierpniu 2019 roku, a więc dosyć szybko po rozpoczęciu programu. Czyli czekała na to kilkadziesiąt lat na podanie leku, więc tak długo żyła ze swoją chorobą. I spełniła swoje największe marzenie, znowu przełamała tę barierę lęku przed jakimiś trudami i odwiedziła Barcelonę. Jak Państwo widzą, tutaj w kolejnych latach również Londyn, a także Rzym, także pewnie przed nią jeszcze dalsze podróże. Popatrzmy jeszcze na jej te wyniki testów. W teście Hammersmith pacjentka początkowo w ciągu pierwszego pół roku poprawiła się o 2 punkty. To bardzo dobrze, tak bym rokowało. Natomiast no, niestety uległa poważnemu wypadkowi, złamała kość udową, konieczne było leczenie operacyjne. Punktacja spadła, ale potem ten stan się ustabilizował. Ostatnia ocena, której tutaj nie mamy na rysunku, jest już 9 punktów, więc zaczyna powoli znowu wzrastać w tej skali. Natomiast to jakby zupełnie inaczej przekłada się na rzeczywiste funkcjonowanie pacjentki. I to, co pacjentka mówi, to przede wszystkim, że leczenie daje jej niezwykłą siłę, daje jej możliwość właśnie planowania. Pracuje w tej chwili na pełnym etacie, nawet myślę, że więcej niż przeciętna osoba. Tutaj pacjentka przysłała mi przepiękny taki właśnie esej o swoim leczeniu, o efektach tego leczenia. Ja pozwoliłam sobie tutaj kilka zdań tylko przytoczyć, ale rzeczywiście to bardzo piękne i wzruszające. Na przykład kwestia samodzielności. W maju 2022 roku, czyli tak niecałych po 3 latach leczenia, po raz pierwszy dałam urlop mamie. Pomału spełnia się moje kolejne marzenie, aby być niezależną i dać czas na odpoczynek no właśnie mamie, więc urlopy ma teraz częściej. No, spełnianie marzeń, czyli te podróże fantastyczne. Poza tym pacjentka brała udział dzięki Fundacji SMA i tutaj nasze pacjentki, przeurocze kobiety, brały udział w takiej sesji Odcienie Piękna i też okazało się, że to dla niej było takie bardzo jakieś terapeutyczne, pokonała pewne bariery odnośnie spojrzenia na swoje ciało, na siebie. Było to bardzo też cenne. Oczywiście zapewne leczenie tutaj miało ogromne, ogromne znaczenie. I kolejny pacjent, to jest pacjent z SMA2, czyli jakby pokazuję Państwu różne typy SMA i jak leczenie wpływa na życie tych pacjentów z różnym typem, w różnym stopniu zaawansowania. Pan Łukasz zachorował w pierwszym półroczu życia, nigdy samodzielnie nie chodził, nawet dosyć wcześnie przestał siedzieć. Natomiast skończył studia, pracuje, jest aktywny zawodowo. Otrzymał pierwszą dawkę w czerwcu 2001 roku. Popatrzmy na jego wynik testu.
W teście Chomp Intent poprawił się po 22 miesiącach 10 punktów, co jest ogromną zmianą dla takich pacjentów. W teście Chomp Intent poprawa istotna klinicznie to jest poprawa o 4 punkty. Także bardzo, bardzo duża poprawa, nawet nadspodziewana. I to, z czym się pacjent podzielił, swoimi takimi bardzo szczęśliwymi momentami w życiu. Pacjent ożenił się, poznał uroczą kobietę z Filipin razem ze swoją żoną. Właśnie ten ślub był tam w tym egzotycznym kraju. W tej chwili mieszkają w Polsce i bardzo dziękujemy za to, że tym szczęściem się podzielił z naszą społecznością. I kolejny pacjent, mam nadzieję, że tutaj damy radę. Tak. To jest znany pewnie Państwu bardzo medialna osoba, pan Jarosław, który właśnie jest przedstawicielem takiej wyjątkowej grupy pacjentów z typem pierwszym, ale jest to ten nieco łagodniejszy typ, typ C. I ta grupa nasza była również pokazywana, jest pewnym ewenementem w literaturze, więc te obserwacje są bardzo istotne, chociażby dla decyzji co do podjęcia leczenia w takiej grupie pacjentów. Wczesny początek oczywiście, jak to w tej grupie, nigdy nie siedział samodzielnie, ukończył jednak Wydział Elektroniki na Politechnice Śląskiej. Pierwszą dawkę otrzymał w 2018 roku, jeszcze w ramach rozszerzonego dostępu do leku w Liège w Belgii. To była taka pewna grupa polskich pacjentów, która potem jeszcze przed rozpoczęciem programu w ramach NFZ-u trafiła do naszej kliniki i my kontynuowaliśmy to leczenie. Pacjent poprawił się, jeśli spojrzymy na Chomp Intent. W naszym artykule jego dane kończyły się na 30 miesiącu, poprawił się o 1 punkt, ale nie pogorszył się na pewno i tutaj to się przełożyło, mimo że w teście był to tylko 1 punkt, przełożyło się istotnie na jego sprawność, na jego życie. Po kolejnych miesiącach leczenia, czyli prawie 4 latach, pacjent poprawił się o kolejne 3 punkty, czyli w sumie łącznie 4 punkty, więc jest to rzeczywiście, przepraszam, łącznie tak, 4 punkty, czyli jest to również istotna klinicznie poprawa dla tego testu. No ale to jest pacjent, który jest niezwykle taki konsekwentny w dążeniu do swoich celów. W tej chwili, nie wiem, może już coś się zmieniło, ale wiem, że jest wicemistrzem Polski boci w 2002 roku. To jest taka paraolimpijska dyscyplina. Jest międzynarodowym mistrzem Czeskiej Republiki również z 2002 roku, a jest 56. graczem na świecie w takim turnieju Challenger. Bardzo gratulujemy. Pacjent wiem, że ma ambicje na podwyższenie tej pozycji w rankingu i życzymy tego oczywiście z całego serca, trzymamy kciuki. Pacjent również spełnia swoje różne takie fantazje, skoczył i wykazuje się dużą odwagą, skoczył ze spadochronem z ponad 4000 metrów. Prowadzi swoją firmę reklamową, także jest również aktywny zawodowo, ale nie tylko dba o jakby swoje sprawy i spełnia swoje marzenia i pasje, ale również jest przedstawicielem Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego, a więc działa rzecz na innych osób z niepełnosprawnościami. Także myślę, że nie mamy tutaj, podsumowując, w jaki sposób leczenie nusinersenem wpływa na życie dorosłych pacjentów, to przede wszystkim wpływa na funkcję, utrzymanie dotychczasowych funkcji ruchowych, ale pacjenci, jak widzimy, mają też bardzo dużą szansę na poprawę tych funkcji albo nawet powrót utraconych już funkcji. To jest w tej chwili, wydaje mi się, że ta rozmowa z pacjentem, jeżeli włączamy nowego pacjenta do leczenia, już jest zupełnie inna niż wtedy, kiedy zaczynaliśmy leczenie. Gdybyśmy bardziej ostrożni, chyba słusznie, jednak te dane są na tyle optymistyczne, że też w bardziej sposób taki jednoznaczny możemy mówić właśnie o tym, czego pacjent może oczekiwać, że jest to tak mogą być tak pozytywne efekty. Te funkcje ruchowe oczywiście znaczy od stanu pacjenta, to może być dotyczyć chodzenia, to może dotyczyć siedzenia, czy nawet utrzymania głowy dla osoby, która wcześniej musiała mieć tę głowę podtrzymywaną, albo leżąc w łóżku, ktoś musiał głowę przekręcać pacjentowi, teraz na przykład wykonuje to sam. To są ogromne, ogromne takie skoki w jakości życia, w funkcjonowaniu tylko pacjenta, ale też jego otoczenia. To, czego
trudno nam zmierzyć jakąś obiektywnym testem, to jest ta większa wytrzymałość, tutaj pacjenci mówią, mniej się męczą, mogą dłużej wykonywać różne czynności. Przedtem na przykład w ciągu dnia musieli kilkakrotnie odpocząć, położyć się. W tej chwili często wytrzymują cały dzień bez takiego odpoczynku. Przez to mogą być bardziej aktywni, mogą więcej pracować. Funkcje oddechowe, tutaj nie tylko poprawa wydolności oddechowej, na przykład zmniejszenie czasu korzystania z respiratora, ale to przekłada się też na mniejszą liczbę infekcji i mniejszą, znaczy te infekcje na ogół są wtedy lżej znoszone i szybciej pacjent wraca do zdrowia. Kolejne elementy to połykanie, odżywianie. Tutaj widzimy, że pacjenci, którzy mieli problemy z odżywianiem się, skraca się czas posiłku. Bardzo też istotne i dla pacjenta, i dla jego otoczenia. To jest zupełnie też inny sposób organizowania wtedy dnia, takiego codziennego życia. Jeden z pacjentów naszych bardzo był zadowolony, ponieważ po raz pierwszy mógł pogryźć hamburgera, czy zjeść hamburgera, który przedtem był jakimś obiektem marzeń, ale wreszcie dzięki temu, że lepiej połyka, lepiej gryzie, mógł tego dokonać. Mowa. Mowa tu jest bardzo ważnym elementem. Też bardzo trudno nam jest zmierzyć to obiektywnie, ale wszyscy to pacjenci, którzy mieli z tym problem, mówią, że mowa jest wyraźniejsza, głośniejsza. To wpływa na bardzo wiele elementów w takim codziennym życiu i w pracy, i poprawa komunikacji z otoczeniem. I to, co tak jak powiedziałam, jakby z tych efektów wynikają kolejne, właściwie to wpływ na wszystkie obszary życia. Podstawową sprawą to jest to, że pacjenci planują w dłuższej perspektywie. To już nie jest z dnia na dzień życie, czy z miesiąca na miesiąc, ale wręcz perspektywa lat, w których można zaplanować zmianę pracy, może jakieś właśnie podróże, jakieś nowe hobby, czy nowe osiągnięcia, więc realizację swoich marzeń, znajdowanie nowych pasji i spełnianie tych pasji. Oczywiście to wpływa na relacje społeczne, rodzinne, generalnie na poprawę jakości życia pacjentów i także ich opiekunów. No, niewątpliwie jest to też mniejsze obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej i socjalnej. Generalnie to jest dosyć niezwykła grupa pacjentów i mimo tych swoich ograniczeń oni najczęściej żyją rzeczywiście taką pełnią życia. Nie wiem, ktoś mówił kiedyś, że oni mają taki ogromny apetyt na życie i realizują to. Są kreatywni, zaradni i najczęściej, tak jak znamy ich, są szczęśliwi. I jeszcze chciałam na koniec, jeszcze wracę do poprzedniego, powiedzieć, że potwierdzić to, co wyniknęło z naszego artykułu, o czym mówiła pani profesor, że właściwie no nie ma wątpliwości, że nusinersen poprawia jakość życia dorosłych pacjentów. To jest nie tylko stabilizacja, ale właśnie ta poprawa. I tutaj bardzo wielu pacjentów to zgłasza, to się przekłada na różne obszary życia. Właściwie każdy pacjent to jest oddzielna historia, często niezwykle wzruszająca i fantastyczna. I chciałam na końcu bardzo podziękować, ponieważ ta praca, którą prezentowała pani profesor, no powstała oczywiście przy udziale wysiłku bardzo wielu osób. Przede wszystkim dziękujemy pacjentom i opiekunom, bo tutaj współpraca z nimi bardzo była istotna, żeby całe to przedsięwzięcie się powiodło i nadal działa. Lekarzom, neurologom i fizjoterapeutom z naszej kliniki, a także z oddziału neurologii Szpitala imienia Ludwika Rydgiera w Krakowie, tutaj pani dr Adzie Wójcik, panu doktorowi Nowakowi. Serdecznie państwu dziękuję za uwagę. Dziękujemy pani doktor. Przepraszam, troszeczkę się zagapiłam tutaj, bo pytania pojawiają się i na czacie, i tutaj na tej naszej platformie. Próbujemy to teraz ogarnąć, ale ja z czatu przeczytam takie jedno zdanie, no taką wypowiedź. Nie jest to pytanie, od razu pani Magdalena zaznaczyła. Ja nie mam pytania, ale chciałabym tu oficjalnie na forum podziękować za opiekę medyczną, którą jestem otaczana za każdym razem podczas podawania leku. Jestem pacjentką szpitala na Banacha w Warszawie. Dziękuję. Bardzo nam miło.
Ja chciałam podziękować też, jeżeli mogę. Dziękuję za te ciepłe słowa. My pracujemy teraz w bardzo trudnych warunkach, bo klinika jest w remoncie. Jesteśmy rozrzuceni po całym szpitalu. Tu kilka łóżek, ówdzie kilka łóżek. Ale ja dziękuję wszystkim pacjentom za to, że Państwo no, dajecie nam niesamowitą motywację do działania, ale też chciałam powiedzieć, to już trochę wybrzmiało w wypowiedzi pani doktor Łusakowskiej. W publikacji jest kilkoro autorów. Wszyscy ci, którzy się do jej powstania przyczynili, ale jest jeszcze dużo fizjoterapeutów, panie pielęgniarki, które nie mniej niż my się angażują emocjonalnie i cieszą się z każdej nowej wiadomości i martwią się, jeżeli się coś niedobrego przytrafi, jakieś no, odpukać złamanie czy inna życiowa przygoda, która na chwilę utrudnia to utrzymanie dobrej formy. Ja myślę, że myśmy w ogóle chyba stworzyli w Polsce takie fajne środowisko, które sprawia, że chcemy robić dużo i chcemy robić jeszcze więcej. Dziękujemy pani profesor za te słowa. My też z naszej strony jako fundacja jesteśmy wdzięczni, że tak no jesteśmy na takim, w takim dobrym miejscu, bo naprawdę mamy się czym chwalić. 36 ośrodków. Oczywiście są wyzwania przed nami, ale no ponad 900 pacjentów leczonych na SMA. I to w tak krótkim czasie. Wiemy, że dzieci od razu leczone są, nikt tutaj nie czeka w kolejce, no wiadomo, dorośli w związku często z trudnością dojazdu do szpitala czy braku wsparcia ze strony opiekunów, którzy już są starsi, no mają te trudności z dostępem do leczenia, no ale też nad tym oczywiście pracujemy, żeby było jeszcze więcej ośrodków dla dorosłych. No i próbujemy rozwiązać te kolejne, może nie problemy, ale no, próbujemy te wyzwania, z nimi się zaopiekować i to już od 5 lat staramy się o tym rozmawiać i sygnalizować. Myślę, że teraz możemy przejść do tego naszego etapu pytań, do tego naszego etapu spotkania, gdzie będą pytania.
Małgorzata Szczepańska pyta, czy prowadzone są badania na temat skutków ubocznych podawania leku? Jeśli tak, co pacjenci zgłaszają? Oczywiście ten lek, każdy lek, który wchodzi, szczególnie tego typu lek, jest bardzo ściśle monitorowany i też jest taki na początku już po badaniach klinicznych, kiedy wiadomo, że lek jest bezpieczny, oczywiście pewne objawy czy niepożądane objawy mogą się zdarzyć, ale one jakby nie przechylają szali na to, żeby ten lek, tego leku nie stosować. Są to po prostu na ogół każdy lek, który działa, ma jakieś objawy uboczne. To jeszcze w czasie prowadzenia leku, tak szeroko, w momencie, kiedy akceptowany jest przez te wszystkie różne organizacje istotne, które zatwierdzają lek, czy wprowadzany jest na szeroką skalę wśród pacjentów, nadal jest ścisłe monitorowanie objawów niepożądanych. I to jest czas kilkuletni, który już, jeśli chodzi o nusinersen, ten ścisły okres obserwacji jest jakby zakończony, ale my cały czas jako lekarze obserwujemy, pytamy pacjenta, no badamy, prowadzimy podstawowe badania, które pozwalają nam ocenić, czy dochodzi do jakichś zaburzeń, czy w układzie krzepnięcia, czy w pracy nerek, czy no, skargi, które mogą zgłaszać pacjenci. Także to, co pacjenci właściwie, jeśli chodzi o nusinersen, nasze doświadczenia, myślę, że pani profesor się ze mną zgodzi, to są głównie objawy zespołu popunkcyjnego, czyli jakby z samą techniką podania leku. To, co ciekawe, to jak Państwo widzieli, pacjenci, którzy mają lek podany pod tomografią, znacznie rzadziej, dwukrotnie rzadziej skarżą się na ten zespół popunkcyjny niż pacjenci, którzy mają w taki sposób zwyczajny, konwencjonalny, mówiąc, podanie leku. Te objawy, to co to jest zespół popunkcyjny? To jest ból głowy, nudności mogą być, jak zawroty głowy, czasami wymioty. Tak naprawdę to bóle pleców. Tak naprawdę te objawy na ogół były łagodne. Mam kilku takich pacjentów, którzy rzeczywiście bardzo źle reagują. Staramy się jakby znaleźć taką ścieżkę, która pozwoli zmniejszyć, zminimalizować te objawy. Czy nawodnienie, czy podanie leków też takich rozluźniających, uspokajających przed samą procedurą podania. Czy później leki przeciwbólowe, jakby profilaktycznie. Udaje nam się złagodzić ten zespół i właściwie nie było takiej sytuacji, żeby pacjent zrezygnował z powodu uciążliwości tych objawów. Ale też uczymy się pewnego postępowania i indywidualnie dobieramy do pacjenta, więc chyba z czasem tych objawów jest mniej. A czy zdarzają się jakieś uszkodzenia nerwów, takie skutki uboczne? To znaczy bywały takie sytuacje, że w momencie, to były nie w czasie konwencjonalnego nakłucia, ale w czasie właśnie pod tomografią, mimo że jest to związane głównie z takie bardzo bezpieczne podanie, bo pod tomografią widzimy dokładnie, radiolog widzi dokładnie całą drogę tej igły punkcyjnej, ale pamiętajmy, że stosujemy ten sposób podania leku u pacjentów z bardzo dużymi skoliozami albo po operacji skoliozy, czyli z implantami, to też zaburzają te stosunki anatomiczne. I czasami bywa tak, no mieliśmy też takich dwóch pacjentów, u których podawano nie, tak powiem, zwyczajnie przestrzeń międzykręgową, ale w otwór międzykręgowy, czyli to jest takie miejsce, gdzie wychodzi i nerw, i naczynie, więc trzeba było bardzo dużej precyzji. I bywało tak, że przez jakiś czas igła po prostu musiała dotknąć do korzenia, co wywołuje ból. To się czasem też zdarza przy takim zwykłym nakłuciu bez tomografii i czasami pacjenci, były kilka takich przypadków, że pacjenci skarżyli się tak zwaną rwę kulszową czy ból taki typowy promieniujący, ale przemijający. Także no, to są takie zdarzenia, które mogą wystąpić w trakcie tej techniki, natomiast no, nie są to istotne, jakby częste, ciężkie, więc ogólnie możemy powiedzieć, że to jest rzeczywiście dobrze tolerowane i bezpieczne leczenie. Dziękuję. Kolejne pytanie od pana Grzegorza. Czy można przerwać podanie leku spinrazy i do niego później wrócić? Jakie wtedy powinno być dawkowanie?
To jest możliwe, to jest oczywiście możliwe, ale jeżeli ta przerwa była długa, to należy zacząć po prostu od początku, czyli zacząć od dawki nasycającej. Także nie są to sytuacje częste, ale również w doświadczeniach naszych polskich, czy też wśród tych wniosków, które trafiają do zespołu, zdarzyły się pojedyncze sytuacje, kiedy z jakiegoś powodu losowego czy takiej decyzji pacjent przerywał terapię, ale nadal spełnia wszelkie kryteria włączenia do leczenia, więc jest to jak najbardziej do rozważenia. A pani profesor, po jakim czasie dawki wysycające trzeba powtórzyć? Znaczy, tutaj nie ma sztywnych rekomendacji. Myśmy to w części analizowali w okresie pandemii COVID. Myśmy wtedy dokonywali naprawdę cudów organizacyjnych, żeby przy. Państwo, mam nadzieję, już tego nie pamiętacie, ale mnie chyba to trudne wspomnienie zostanie do końca mojego życia, przynajmniej zawodowego. Znaczy, zdarzało się po prostu, że myśmy przychodzili do pracy i była decyzja, że znowu zawieszamy przyjęcia na czas bliżej niezdefiniowany. Taka była wtedy sytuacja epidemiologiczna. Jeżeli to opóźnienie w dawce to jest opóźnienie kilkutygodniowe, generalnie nie ma problemu, staramy się odzyskać potem ten pierwotny rytm podawania, nie wiem, 2 tygodnie opóźnienia, kolejna dawka, no to potem można podać tą następną, powiedzmy, po mniej więcej 3,5 miesiąca, ale jeżeli jest to przerwa wielomiesięczna, roczna, dwuletnia, bo nie wiem, co kryje się za pytaniem tego konkretnego pana, który je zadał, no to wtedy generalnie zaczynamy od początku. Rozumiem, dziękujemy. Pan Grzegorz jeszcze pyta, czy są jakieś doniesienia z USA odnośnie portu do podawania leku Spinraza? Wiemy, że to też się w Europie chyba dzieje, nie tylko w USA. No, jeśli mogę, to rzeczywiście tego typu próby kliniczne już były zapoczątkowane, z jakiegoś powodu zaprzestano, ale ponownie podjęto ten temat i no, chodzi o to, żeby ułatwić dostęp znaczy zminimalizować ten dyskomfort związany z nakłuciem. I w tej chwili jest podjęta takie badanie kliniczne, które ma pokazać skuteczność, bezpieczeństwo, przede wszystkim myślę w tej sytuacji takiego portu. No to jest to jednorazowy, no jednak zabieg neurochirurgiczny, bo ten port, taką kaniulę trzeba doprowadzić do kanału kręgowego, potem wyprowadzić i taki zbiorniczek wszyć pod skórę. Wtedy oczywiście podanie leku jest dużo prostsze, bo to jest właśnie tylko nakłucie skóry, podanie leku i pacjent trwa to krótko i jest. Powinno być bezpieczne, ale oczywiście to wymaga obserwacji, oceny, to jest kwestia odpowiednich materiałów, no bardzo precyzyjnych, takich technologii, które pozwolą na to, żeby to było bezpieczne, nie ulegało zatkaniu, zakażeniu. No wiele jest jeszcze pytań, ale myślę, że to jest droga, którą też firma Biogen podjęła i to jest jedno z rozwiązań, żeby usprawnić to podawanie. Ja pozwolę sobie na pewien komentarz, bo oczywiście śledzimy to, co dzieje się na świecie, czy to, co generalnie dzieje się w obszarze badań klinicznych. Natomiast jest, proszę Państwa, tak. Ja troszkę pokażę pewne moje osobiste przemyślenia. Być może wyniki tych badań je zweryfikują. Lek nie jest podawany w systemie ciągłym. Są leki, które wymagają podawania niejako w pompie na stałe, codziennie. Tu mamy do czynienia z terapią, która jest związana z podaniem leku, no w tym już przewlekłym schemacie, raz na 4 miesiące. Myślę, że fakt, że dziś jeszcze nie sięgamy po tego rodzaju, nie możemy sięgać po urządzenia wszczepialne. No, jesteśmy w stanie nawet u wielu pacjentów z bardzo trudnymi kręgosłupami podawać lek pod kontrolą tomografii komputerowej. Nasi radiolodzy z szpitala na Banacha opracowali znakomity protokół niskodawkowy, taki, przy którym ekspozycja na
promieniowanie jest rzeczywiście naprawdę minimalna, znacznie, znacznie mniejsza niż przy innych procedurach, które są wykonywane pod kontrolą tomografii. Są również coraz liczniej szkolące się ośrodki, które podają lek dokanałowo pod kontrolą badania ultrasonograficznego, a więc badania, które no w ogóle może być traktowane jako zupełnie nieinwazyjne. I ja też muszę powiedzieć, że wielu spośród naszych pacjentów, którzy dostają lek pod kontrolą tomografii, mimo że mieli taką możliwość, postanowili pozostać przy terapii dokanałowym lekiem, mimo że mieli możliwość przejścia zgodnie z zapisami programu na lek doustny. Część pacjentów skorzystała z tej możliwości, inni uważają, że podanie, które jest no właśnie robione według tego określonego protokołu, jest czymś, co oni w pełni akceptują. No więc tu oczywiście nowe będą możliwości na pewno w kolejnych latach, ale nawet u pacjentów z bardzo dużą skoliozą, z bardzo trudnymi kręgosłupami można skutecznie posiłkować się różnego rodzaju badaniami obrazowymi, żeby podać lek. Kolejne pytanie od pani Asi. Jak efekty leczenia w Polsce wypadają w porównaniu z innymi krajami europejskimi? Paradoksalnie lepiej niż to, czego można było oczekiwać. Ja trochę jestem w oczekiwaniu na kolejne podobne wyniki badań z innych krajów. Ja mam nadzieję, że koleżanki i koledzy nie zaprzestali gromadzenia tych obiektywnych ocen w poszczególnych skalach fizjoterapeutycznych. Natomiast rzeczywiście nasze wyniki są bardzo dobre, ale to, co jest jeszcze w nich no, dodatkowo interesujące, to jest fakt, że widzimy, że poprawa narasta, narasta w czasie, narasta przy kolejnych podaniach leku. Oczywiście w którymś momencie ona być może osiągnie swego rodzaju plateau, bo my nie wiemy do końca, jakie są możliwe mechanizmy kompensacji, co dzieje się realnie, czy to na poziomie motoneuronu, czy mięśni. Ludzi, którzy są leczeni nusinersenem z powodu SMA, jakie są te mechanizmy, które sprawiają, że nawet po 60 paru latach chorowania poprawa nadal jest możliwa. Tutaj kolejne pytanie na temat wyższej dawki. Na jakim etapie jest badanie kliniczne spinrazy w wyższej dawce? Kiedy zostanie wprowadzone do leczenia? Tego nie wiemy. To znaczy na etapie badania klinicznego to myślę, że minimum jeszcze 2-3 lata, żebyśmy mieli jakieś zdecydowane wyniki. I potem być może już proces wprowadzania będzie szybszy niż z lekiem, który jest dopiero badany, nowym lekiem. Oczywiście wszyscy bardzo znamy, bo to, co się pojawia w publikacjach i w takich rozmowach indywidualnych z osobami, które leczą pacjentów, że właśnie ten efekt końca się pojawia, czyli w tym trzecim. Także mówiłam o tym efekcie końca. Końca dawki, że u pacjentów obserwujemy takie poczucie osłabienia przed tym pod koniec czwartego miesiąca. To jest też obserwowane u pacjentów w innych ośrodkach. No i tutaj właśnie może ta większa dawka będzie jakimś wyjściem. Na tyle lek jest bezpieczny, wydaje mi się, że to rzeczywiście może być duża szansa dla niektórych pacjentów. Jeszcze wykorzystanie tego potencjału do maksimum. Ja pozwolę sobie jeszcze dodać, proszę Państwa, ja oczywiście również jestem pełna oczekiwania. Wszyscy chcemy coraz więcej. Natomiast to jest fantastyczne, że jesteśmy 5 lat od tej pierwszej decyzji o możliwości rozpoczęcia leczenia farmakologicznego chorych z SMA, a mamy no, jednak coraz więcej możliwości i jeszcze do tego trwają kolejne badania kliniczne, jest realna szansa, realne prawdopodobieństwo, że w perspektywie kolejnych lat będzie można osiągnąć jeszcze więcej niż jest to możliwe dzisiaj.
Tutaj właśnie pytanie w związku z tą zwiększoną dawką, z tymi apetytami. W kontekście badania nad zwiększoną dawką spinrazy mam takie pytanie. Czy ta zwiększona dawka zapobiegnie pogorszeniu, które obecnie pacjenci odczuwają mniej więcej po 3 miesiącach od podania? Bo spinraza ma swój czas trwania w organizmie i wygląda na to, że u wielu pacjentów jest on krótszy niż podaje producent, skoro czują spadek formy. To jakby nawiązuje do tych... do tej naszej tutaj dyskusji. Wydaje mi się, że jest znowu pani doktor Łusakowska na chwilkę, ma jakiś problem z połączeniem, więc ja jeszcze raz powtórzę to, co pani doktor powiedziała przed chwilą. My wiemy z relacji wielu naszych pacjentów, że jest właśnie no, ten taki swego rodzaju efekt końca dawki, czy zmniejszona forma odczuwana przez pacjentów mniej więcej między 3 a 4 miesiącem od podania dawki. To nie dotyczy wszystkich, ale rzeczywiście jest dosyć konsekwentnie powtarzana przez wiele leczonych osób. Ja zwrócę uwagę Państwa na coś, co jest bardzo ważne. Niezależnie od tego, że u niektórych leczonych z powodu SMA nusinersenem pacjentów ten efekt istnieje, jest odczuwalny przez pacjentów. Ta forma liczona w skalach utrzymuje się no, na tym dobrym, osiągniętym poziomie, ona dalej się przy kolejnych podaniach trochę poprawia. Oczywiście to pozwala gdzieś w głębi serca, ale czekamy na wyniki badań klinicznych, oczekiwać, że terapia większą dawką da co najmniej jeszcze bardziej wyrównaną formę, a może pozwoli na osiągnięcie jeszcze lepszego efektu terapeutycznego, więc no tu naprawdę sporo się dzieje przez cały czas. Zgadza się, obserwujemy to ciągle i mówimy, jak tylko się pojawiają nowe informacje. Troszeczkę inne pytanie, pani Małgorzata Szczepańska pyta, czy zwiększona łamliwość kości może być skutkiem ubocznym podawania leku spinraza? Nie mamy takich danych. My wiemy z pewnością, że SMA jest chorobą, która wiąże się z obniżoną gęstością kości. I jeśli sięgniemy nawet do tych ostatnich opublikowanych rekomendacji dotyczących opieki wielospecjalistycznej w SMA, to obszar dotyczący tak zwanego zdrowia kości był tam bardzo wyraźnie zaznaczony. Generalnie rzecz biorąc, w bardzo wielu chorobach nerwowo-mięśniowych, które są związane z niedowładem mięśni, mniejszym obciążaniem, nasze kości do swojej sprawnej pracy wymagają również, no, między innymi, no, bardzo upraszczając oczywiście te zjawiska fizjologiczne, wymagają grawitacji, wymagają obciążania, wymagają naszej aktywności. W związku z tym wszelkie stany, które prowadzą do zmniejszonej aktywności czy do przedłużającego się unieruchomienia, one sprzyjają osteoporozie czy osteopenii przynajmniej. I no, dzisiejsze dane nie wskazują na to, żeby terapia spinrazą czy którymkolwiek z leków, które zostały dopuszczone, są stosowane do leczenia SMA, albo zwiększała ryzyko osteoporozy, albo w drugą stronę to ryzyko zmniejszała. Ja myślę, że po prostu w zależności od wieku pacjenta, kontekstu klinicznego, ocena stężenia witaminy D, ocena densytometryczna, inne jeszcze parametry, które mogą pomagać w monitorowaniu zdrowia kości, to jest coś, co powinno być elementem standardu opieki w rdzeniowym zaniku mięśniu zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych. Witamy panią doktor. Się udało. Przepraszam, musiałam się przysunąć bliżej routera, ponieważ w moim lesie tutaj widocznie zanika. Rozumiemy. Pani Monika,
Pani Monika Górska pyta. Syn ma SMA typu trzeciego, 16 lat. Wkłucia na bloku operacyjnym, bo napina się bardzo, stresuje. Nie działają żadne leki typu gaz rozweselający. Często po prostu nie da się wkłuć. Mieliśmy propozycję przejścia na terapię doustną, ale się obawiam, że ze względu na to, że syn po spinrazie jest w dużo lepszym stanie niż był, jest samodzielny, chodzi sam, staje z ziemi, z wanny, wchodzi po schodach, przy pomocy poręczy i wiele innych na plus. Obawiam się, że terapia doustna nie będzie miała tak dobrego działania. Mam dylemat, czy ryzykować, bo po przejściu na Evrysdi niestety nie będzie możliwości powrotu do spinrazy, a może będzie taka możliwość. No ja może, jeśli mogę, zacznę, ale to rzeczywiście jest dylemat. To znaczy z jednej strony, ale może nie aż taki duży, bo wydaje mi się, że skoro jest tak dobra poprawa, bo rozumiem, że jest poprawa, to nie tylko utrzymanie tych funkcji, to może jednak jakoś tutaj współpraca z anestezjologiem, z neurologiem prowadzącym spowodowałaby, że jednak te nakłucia przebiegałyby no, w lepszym dla pacjenta warunkach. Może dobór, no, gaz rozweselający, ja rozumiem, że to jest pewien sposób, ale to na ogół działa na młodsze dzieci, ale już starszy 16-latek to już może mógłby mieć znieczulenie ogólne albo przynajmniej próbę. No, na przykład nasi ostatnio pacjent, który miał naprawdę trudno było nakłuć się, był spięty bardzo, dostał migdanium po prostu, czyli taki lek, który rozluźnił go, troszkę przysnął w trakcie zabiegu, w ogóle nie pamiętał. Zresztą zabieg się udał od razu, od pierwszego wpuścia, więc nie było żadnego problemu. Ale może jakaś większa troszkę jednak elastyczność podejścia do tego przebiegu tego zabiegu. Może pani profesor, nie wiem jeszcze jakiś. Czy rzeczywiście jest, proszę państwa, tak, że w obecnym swoim brzmieniu nasz program lekowy jest trochę jak ulica jednokierunkowa? To znaczy, my nie mamy możliwości, nie mamy zapisu, który na przykład pozwalałby nam na powrót do leku. I ja nawet nie chcę mówić, że to ma być kierunek zawsze od leku A do leku B, bo zakładam również możliwość, że w pewnych sytuacjach ktoś zaczyna od leku B i z pewnych względów preferowanym lekiem byłby lek A. Są kraje, w których jest możliwość zmiany leku i powrót do poprzedniego leku, ale mamy bardzo niewiele jeszcze informacji, również tych publikowanych, które pomagałyby nam, no, jakby to powiedzieć, w udzieleniu bardzo jasnych i klarownych odpowiedzi na bardzo trudne pytania, tak jak pytanie, które zadała pani, bo pani tak naprawdę pyta, czy kontynuować leczenie, mimo że te kolejne podania leku dokanałowego no, stanowią jednak pewne wyzwanie, no, są trudne dla syna, czy przejść na lek doustny, czy na pewno obie te terapie będą u syna równie skuteczne. Nikt z nas nie zna odpowiedzi na takie pytanie. Porównania tak zwanego head-to-head, czyli równoległego badania obu leków nie było, pewnie nie będzie, bo to się w ogóle rzadko w medycynie zdarza. Natomiast, no, pewnie przy satysfakcji ze skuteczności terapii należy, tak jak powiedziała przed chwilą pani doktor Łusakowska, zastanowić się, czy może właśnie jakaś inna sposoba sedacji krótkotrwałej do podania leku no, nie byłaby dobrym rozwiązaniem w tej sytuacji. Przechodzimy do pytań o ciąży. Czy są jakieś doniesienia, które mówią o zajściu w ciążę przy chorobie SMA? Czy ciąża jest bezpieczna i czy można nie przerywać leczenia? To znaczy tak, mamy pacjentka podpisuje przy rozpoczęciu leczenia zarówno z spinrazą, jak i Evrysdi czy Risdiplamen, podpisuje taką deklarację, że jest świadoma, że nie powinna zajść w ciążę. To jest bardziej jakby mocno podkreślone przy Risdiplamie, gdzie wiadomo, że w badaniach przedklinicznych stwierdzano teratogenne działanie na płód zwierząt w tym wypadku, w tych badaniach, ale jest to jakby bardziej potwierdzone. Jeśli chodzi o nusinersen, brak danych, ale nikt nie prowadził oczywiście obserwacji na kobietach w ciąży z SMA, które dostawały nusinersen. Nie wiemy.
My już mamy pierwszą sytuację taką, gdzie pacjentka zaszła w ciążę. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Mamy nadzieję, że nic się złego nie wydarzy. SMA jako takie oczywiście nie jest przeciwwskazaniem do ciąży. Leczenie tak, na czas ciąży czy przygotowania do zajścia w ciążę należy leczenie odstawić. Myślę, że tutaj też jest pewna elastyczność, to są nowe sytuacje, ale taka pacjentka będzie miała możliwość powrotu do leczenia. My mamy pacjentkę, która odłożyła leczenie na czas zajścia w ciąży i urodzenia dziecka i potem przystąpiła do programu. Tutaj są różne rozwiązania. Przeciwwskazaniem do ciąży może być zupełnie jakaś ginekologiczna problem. Oczywiście nie wiem, wydolność oddechowa, tutaj różne sytuacje, ale jakby z zasady to nie jest przeciwwskazanie. Mamy tutaj współpracę z ginekologami doświadczonymi, którzy prowadzą takie ciąże bezpiecznie i ta współpraca jest bardzo ważna, możliwa. Ja pozwolę sobie dodać jeszcze do tego, co powiedziała przed chwilą pani doktor, że w SMA, ale generalnie w przypadku każdej choroby przewlekłej, no byłoby idealnie, gdyby ciąża była ciążą planowaną. Na pewno ryzyko związane z przebiegiem ciąży będzie zależało od tego, na jaki typ SMA choruje kobieta, jaki jest jej aktualny stan neurologiczny. Bardzo ważne, powiedziała już o tym pani doktor Łusakowska, jest stan układu oddechowego. Ciąża w oczywisty sposób zmienia warunki na wiele miesięcy, jeśli chodzi o pojemność życiową płuc. W pewnych sytuacjach być może warto nawet rozważyć odpowiedni sposób nieinwazyjnego wsparcia, szczególnie w tych bardziej zaawansowanych okresach ciąży. Z całą pewnością kobieta z SMA, która bierze pod uwagę kwestie zajścia w ciążę, powinna bardzo otwarcie przedyskutować to ze swoim neurologiem, ze swoim ginekologiem, położnikiem. Nasza rola jest taka, żeby zrobić wszystko po to, żeby przeprowadzić kobietę przez ciążę bezpiecznie, aczkolwiek na pewno są takie sytuacje, w których ciąża może wiązać się jednak ze znacznie wyższym ryzykiem niż u kobiet zdrowych. Jeśli chodzi o publikacje dotyczące przebiegu ciąży u kobiet chorujących na SMA, tych doniesień jest bardzo niewiele, ale ja jestem przekonana, że za sprawą farmakoterapii SMA pewnie życiowe plany bardzo wielu osób będą się modyfikowały, zmieniały w przyszłości, a my będziemy próbowali oczywiście wspierać te decyzje, ale namawiam, żeby były to jednak zawsze decyzje przedyskutowane, zaplanowane z wyprzedzeniem, bo kwestie farmakoterapii to na razie jest jeszcze obszar, w którym generalnie również zgodnie z zapisami charakterystyki produktu leczniczego, jak i zapisami programu lekowego, to nie jest okres, w którym powinniśmy tę farmakoterapię kontynuować. Tutaj jeszcze jest pytanie i przykład Stanów Zjednoczonych, że zgodnie z danymi FDA spinraza może być stosowana w ciąży za zgodą lekarza. Jaka jest praktyka w Polsce? No, częściowo pani profesor odpowiedziała, ale może jeszcze raz powtórzymy. Znaczy, proszę państwa, to jest tak. My jesteśmy związani z formalnego punktu widzenia nie tylko charakterystyką produktu leczniczego, ale również zapisami programu lekowego. Więc to nie jest indywidualna decyzja lekarza. Śledzimy naprawdę bardzo uważnie wszelkie doniesienia ze świata, te
publikowane, jak i te, które na pewno będą się pojawiały chociażby na konferencjach naszych naukowych, neurologicznych, czy takich dedykowanych dla tych, którzy leczą na co dzień właśnie pacjentów z SMA, czy pacjentów szerzej z chorobami nerwowo-mięśniowymi. Jeżeli będą się pojawiały nowe informacje, jeżeli będzie informacja o tym, że tego rodzaju terapia jest bezpieczna, jestem przekonana, że będziemy występowali również o złagodzenie czy modyfikację tego zapisu. Dzisiaj wiemy jeszcze trochę za mało. Rozumiem. Tutaj pojawiło się pytanie o nową cząsteczkę. Może tu jest rozwiązanie. Podobno firma Biogen prowadzi badania nad nowym lekiem, który ma zastąpić spinrazę. Kiedy będzie coś wiadomo na jego temat? Chodzi o No cząsteczkę, to jest to pytanie. To jest pytanie do firmy Biogen. Ja nawet nie wiem, czy najwyżsi przedstawiciele firmy Biogen mogą wskazać jakąś datę w kalendarzu. Natomiast to by było naprawdę rozwiązanie znakomite. No tyle mogę powiedzieć. Bardzo, bardzo wszyscy chcielibyśmy, żeby była możliwość podawania leku, na przykład raz do roku. A wiemy, w jakiej fazie badania klinicznego jest ta cząsteczka? Czy Ja to się jeszcze? wstrzymuję od dyskutowania tego zagadnienia. Ale może ja dodam, że tak myślę, że w ogóle jeszcze sporo jest do powiedzenia w terapii rdzeniowego zaniku mięśni. I widzimy, że są prowadzone różne nowe badania, czy badania nad właśnie ulepszaniem, modyfikowaniem tych leków, które są. Także tutaj na pewno nie powiedziano ostatniego słowa. I ten obraz za 5 kolejnych lat może być zupełnie inny i te też odpowiedzi na pytania, które Państwo teraz zadają, mogą być już po prostu jasne. Na razie nie możemy ich wprost udzielić, bo nie wiemy, mamy za mało danych. To jeszcze pytania odnośnie może nie suplementacji czy dodatkowych leków, które mają poprawić kondycję. Niektórzy proponują domięśniowe podawanie witaminy z grupy B. Czy to ma sens? Też chciałabym wiedzieć. Ogólnie myślę, że tak jak według zaleceń, ogólnie zdrowa dieta. Tutaj pacjenci mogą mieć dwa rodzaje problemów, albo właśnie niedożywienie, albo nadwagę. I no tutaj jest bardzo duże pole do popisu dla dietetyka, dla czasem gastrologa, czasem diabetologa. Pacjenci niektórzy wykazują insulinooporność, oporność częstszą niż powiedzmy przeciętnie w populacji. Więc ja myślę, że po prostu takie zdrowe odżywianie zgodnie z pewnymi normami jest bardzo istotne, ale tutaj jakichś specjalnych suplementów, które wzmocnią dodatkowo siły, po prostu dieta bogata w warzywa, w owoce, z przewagą właśnie tutaj tych elementów w diecie, no, białko oczywiście, ale nie ma jakiejś bardzo specyficznie określonej diety ani suplementu, który rozwiąże ten problem. Tutaj jeszcze ja było bardzo pytanie bym o witaminę. namawiała, jeżeli mogę dosłownie kilka krótkich zdań. Znaczy, proszę Państwa, to jest tak, patrząc na SMA, myślmy też naprawdę śmiało w kategoriach medycyny stylu życia. Ja wiem, że to jest taki bardzo pojemny w tej chwili termin, natomiast zdrowa dieta, ale niekoniecznie wzmacniana jakimiś no, nieudokumentowanymi, jeśli chodzi o ich skuteczność, suplementami. Dieta śródziemnomorska czy dieta antyzapalna. Rozmawiamy oczywiście przede wszystkim o dorosłych, młodzieży. Jeśli chodzi o najmłodsze dzieci, to jest trochę inaczej. Nie mówię również o pacjentach, którzy no, są karmieni drogą gastrostomii, mają specjalne potrzeby żywieniowe. Tu niekoniecznie trzeba podawać suplementy, jeszcze dodajmy drogą iniekcji domięśniowych, bo na ich dodatkową skuteczność nie ma żadnych dowodów, chyba że pacjent z jakiegoś powodu ma
zespół złego wchłaniania, ewidentnie udokumentowany niedobór. Wtedy uzupełniamy to, czego brakuje, natomiast podawanie takie nadmiarowe suplementów diety, czy to drogą doustną, czy na przykład domięśniowo, nie znajduje uzasadnienia. Oczywiście pamiętamy o zdrowiu kości, witaminie D, rozsądnej równowadze, jeśli chodzi o podaż kalorii. To tutaj pojawiło się właśnie pytanie odnośnie witaminy D. Jak często należy badać poziom witaminy D u dzieci i u dorosłych? To zależy od tego, jakie są wartości uzyskane w bieżącym pomiarze. Ja myślę, że jeżeli jest utrzymana suplementacja, która powoduje, że stężenie jest w tych granicach zalecanych, to nawet kontrola raz na rok jest wystarczająca. Jeżeli jest ewidentny niedobór, który wymaga suplementacji, należy to robić nieco częściej. Natomiast pamiętajmy też, żeby nie przesadzić z dawkami witaminy D. To jest witamina, która się kumuluje w organizmie, a więc no, trzeba jednak dostosowywać dawki pod kontrolą lekarską. To znaczy, ja myślę, że ten okres taki jesienno-zimowy to jest rzeczywiście wskazanie tak w ogóle do stosowania witaminy D. Ja widziałam taką pracę włoską, która pokazywała, że właściwie na południe, na północ od Neapolu, czyli jeszcze bardzo słoneczny obszar, już Włosi powinni przyjmować jakby taką stałą od połowy listopada do kwietnia witaminę D. Więc chyba ten niedobór jest dosyć powszechny właśnie w tych szczególnie okresach jesienno-zimowych. Czyli my od września do czerwca. Ja nie to jestem też pewna, czy niemal całorocznie, bo no też Państwa, my nie spędzamy długiego czasu na zewnątrz w okresach nasłonecznionych bez filtru, co jest kolejnym elementem przyczyniającym się do no jakby niewystarczającej produkcji witaminy D. Nie namawiam do siedzenia na zewnątrz w upale bez filtru, natomiast trzeba w rozsądny sposób suplementować to na pewno. I ostatnie pytanie, bo już jest 20:33. Pytanie o leki na mięśnie. Jak zaawansowane są prace nad wprowadzeniem leku wzmacniającego mięśnie? Czy on będzie stosowany również u osób przyjmujących spinrazę? Niewykluczone, że również te prace są prowadzone, badania kliniczne. I no my mamy w naszej klinice, prowadzimy badanie kliniczne z akurat risdiplamem i z inhibitorem miostatyny, przeciwciałem przeciwko miostatynie, czyli takim, to koncepcja, że jeżeli zahamujemy białko, które hamuje rozwój mięśni, no to wtedy poprawimy siłę mięśni, poprawimy masę, zwiększymy. No, czekamy na jakieś efekty, na ocenę skuteczności tego leczenia i bezpieczeństwo. Trudno w tej chwili nam jeszcze powiedzieć. Myślę, że czy pani profesor doda coś, ale jest to oczywiście takie wielokierunkowe działanie, prawda? Nie tylko od motoneuronu, ale również od komórki mięśniowej, którą bezpośrednio można w jakiś sposób jej funkcję poprawić. Znaczy, ja zgadzam się z tym, że uzasadnione jest poszukiwanie takich terapii, które będą nie tylko wpływać na stężenie białka SMN, czyli to, co robią zarejestrowane dzisiaj leki, ale będą również mogły wzmacniać mięsień lub chronić mięsień. No bo tak naprawdę my mówimy, jeśli chodzi o sprawność naszego układu mięśniowego, o czymś, co się nazywa jednostką ruchową. Jednostka ruchowa zaczyna się od komórek ruchowych rogów przednich rdzenia, potem mamy nerw obwodowy, złącze nerwowo-mięśniowe i mięsień i dopiero sprawne funkcjonowanie całej tej jednostki ruchowej sprawia, że no, ludzie są sprawni ruchowo, że no, ich mięśnie pracują dobrze. Więc z pewnością jest to bardzo interesujący, bardzo obiecujący kierunek. Ja przyznam, że nie bardzo widzę, dlaczego tego rodzaju mechanizm miałby nie być skuteczny w połączeniu z innym niż aktualnie
jest to w badaniu klinicznym lekiem, gdyby okazało się, że ten pomysł na lek, który zwiększa stężenie białka SMN2 plus coś, co działa już na samą komórkę mięśniową, jest skuteczne, no to pewnie powinno być skuteczne w różnych innych również kombinacjach, ale to znowu kwestia badań klinicznych, a potem decyzji dotyczących tego, jaki byłby potencjalny zakres rejestracji określonego leku. My musimy cierpliwie niestety czekać na to, co pokażą badania kliniczne. Dziękujemy bardzo. Ja jeszcze przeczytam kolejną opinię, nie pytanie. Jest to bardzo miłe, jak nasza społeczność no, nie tylko dopytuje, ale też pisze. Jeden właśnie ze słuchaczy przesyła nam gratulacje z powodu przesiewu noworodków w kierunku SMA i trzech refundowanych leków. Jego zdaniem jest to ogromne osiągnięcie diagnostyczno-terapeutyczne. Myślę, że wszyscy się z tym zgadzamy i dziękujemy za te słowa. I mimo tych wyzwań, które przed nami stoją i mnóstwa pytań, które dalej mamy i pewnie będziemy mieć, to cieszymy się z tego, co jest na ten moment. Oczywiście patrzymy w przyszłość, nie ustajemy w pracy. Ja bardzo dziękuję paniom za wystąpienie i za podzielenie się ogromną wiedzą i doświadczeniem. Wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy, będziemy podsumowywać na naszej stronie. Pojawi się post, będą te pytania, my to wszystko spiszemy, żebyście Państwo mogli sobie do tego wrócić. Dziękujemy naszym słuchaczom. No, to dla Was tutaj jesteśmy i poświęcamy ten wieczór poniedziałkowy. Dziękujemy. Mam nadzieję, że jeszcze kolejne webinary przed nami, bo tak jak mówię, pytań mnóstwo i mnóstwo dzieje się w świecie SMA. Żegnamy się. Dziękujemy naszym ekspertkom, pani profesor Annie Kosterze-Pruszczyk i pani doktor Annie Usakowskiej, klinicystkom z Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziękujemy. Bardzo jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i bardzo dziękuję za to, że możemy wspólnie kolejne ważne i dobre rzeczy realizować. Bardzo dziękuję za tę możliwość. Dziękuję bardzo i też za towarzyszenie w tej drodze, bo to jest taka bardzo niezwykła, fascynująca droga, czasami trudna, ale bardzo dziękujemy też pacjentom i rodzinom za wsparcie. Dziękujemy paniom, dziękujemy Państwu. Dobranoc. Dobra.